Babciu, dziadku, chodźcie z nami, obsypiemy was kwiatami. Do wąchania, do patrzenia, a do kwiatów są życzenia. Mój dziadek ma szare włosy, ma bluzki fajne i ma też buty takie. Ma siwe włosy, ma wąsy, nosi okulary, ogląda, chodzi na piłkę nożną i ogląda skoki narciarskie. Mój dziadek nie ma wąsów i nie ma brody. Ma brodę krótką i jest łysy i ma wąsy. Z nim to nic nie robię, tylko przychodzę i trochę gadam. Co ty lubisz robić z dziadkami? Lubię do nich przyjeżdżać. Bawimy się. A w co się najfajniej bawi z dziadkiem? Bawi się ze mną, że ja jestem na dziadka ramieniach. A wchodzisz dziadkowi na barana? Tak. A z drugim dziadkiem? Przychodzę do dziadka i u niego dużo słodyczy dostaję. A co ty lubisz robić z dziadkiem? Też z nim chodzisz na mecze? Nie, gram z nim piłkę, jak chodzimy w górki na spacer. Co robicie razem z dziadkiem? Bawimy się czasami. A w co? Na przykład w atak na dziadka, bo my lubimy to. Ale tak chyba na wesoło. Tak. Z jednym robię bardzo dużo rzeczy, chodzę na spacery, do sklepu na przykład i bardzo dużo się z nim razy bawię. A w co się najfajniej bawi z dziadkiem? Na przykład w sklep. I co, dziadek jest sprzedawcą, czy ty jesteś sprzedawcą? Czasami ja, czasami dziadek. A jaki to jest sklep, w którym co można kupić? Różne rzeczy. Ja mam takie zabawki i na przykład to. Ja bym chciała z dziadkiem pojechać do lasu. Z dziadkiem w lesie bym chciała wspinać się na takie górki i też zbierać grzybki. Ja byłem z dziadkiem na kole młyńskim i na piłce nożnej. Ty jakbyś miała mu zrobić taki fajny prezent od siebie, to co byś zrobiła? Z całą grupą dla dziadka zrobiliśmy podkowę szczęścia. A dla dziadka to bym zrobiła to samo, co dla babci. Czyli namalowałabyś jakiś fajny rysunek, tak? I co by na tym rysunku było? Tak samo, czyli ja, babcia, dziadek. Jaki prezent zrobiłbyś dla swoich dziadków? Jedno z takim sercem dużym i w środku ja i dziadek, a drugie to, że jestem z dziadkiem na łące i sobie biegam na przykład. Co takiego superanckiego jest w dziadku? Że prawie na wszystko mi pozwala. Dziadek jest jak dobra wróżka, która otwiera bajką drzwi.